Daniel Magical, uwaga TVN na żywo. Uwaga po uwadze, reportaż o patostreamerach. Dobra, zerknijmy, co? Zobaczmy. Dobra, no włączmy, włączmy tego Daniela Magicala na tym Masz patostreamerze, kozę na zobaczmy. telefonie i nie masz. Aha. Co z nią zrobić? Zapraszam cię na stronę losuiboxa.com. Nie masz co zrobić z pieniędzmi. Wpieprzaj się na jakiś skam w internecie, bo i tak przecież nie masz co robić z tymi pieniędzmi, ta? Masz kasę na telefonie i nie masz co z nią zrobić. Oczywiście, na pewno to się zwróci. Wiesz co? Tak szczerze, wydaje mi się, że bardziej opłaca się wejść na stronkę, na którą wysyłasz tam SMS-a i przelewają ci na konto powiedzmy 70% kwoty. To i tak jest bardziej łatwe. To obecnie najsłynniejszy wśród patostreamerów adres w kraju. A on się cieszy! Pato streamerów, a Magical, to o mnie ty. To miejsce, skąd od kilku lat nadaje Daniel Magical. O, widzowie Magicala tutaj, o, pyk. Top donator na wózeczku, bo wiesz, emerytura przelewana. Bywa, że jego internetowe relacje na żywo, w których się upija, w wulgarny sposób miesza ludzi z błotem i mówiąc wprost, demoralizuje swoją publikę, często młodzież. Ale... Magical szucha. To jest taki, wiesz, taki diss. Freestyle. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi. This muszę challenge dodać, że w Magical. Większości są to właśnie dzieci i młodzież. Dlaczego policja nie reaguje skutecznie, gdy ci upijają się na żywo w przestrzeni publicznej, jaką przecież jest internet, prawda? Nie, ale to jest przestrzeń publiczna, bo internet jest przestrzenią publiczną, każdy ma do niego dostęp. Proszę państwa, o tym wszystkim będziemy mówić. Pokażemy państwu, do czego zdolni się są ci współczesni. Ale nie wierzę w tak, on go w mordę jedzie. A Magical nawet nie ma prawa do obrony. Ale jest tam. Więc tak jakby się podpisał, że się z tym zgadza. Jaka to jest już... To już jest taka manipulacja, o której nawet sobie nie zdajesz sprawy. Trochę w tym prawdy jest, ale nie mówię, że wszystko. Ale młodzieży. Chciałbym zapytać wcześniej obecnych tu uczniów toruńskich szkół. Czy wy spotkaliście się ze zjawiskiem patostreamingu, z patostreamerami? Na meetupie wczoraj. Czy ktoś nie widział patostreamerów? Ja przed chwilą prezentowałem kociołek. Czy wy wiecie, co to jest kociołek? Widzieliście w akcji taką rzecz? Widzieliśmy, że wszyscy widzieliście, wiecie, kto to są patostreamerzy, że wszyscy wiecie, co to jest kociołek. Pytanie, po co wy to oglądacie, te świństwa? No bo tak to trzeba nazwać. Ja się tego w ogóle nie oglądać. Unikam tego jak ognia. Dla dobra, to jest uspokój, bez sensu, bo zaraz na fejmy MMA w wyjdziesz. Ale wiesz, że coś takiego jest? Tak, bo raz natrafiłam na to w internecie. Pokażę, o co chodzi. Potrzebujemy do tego, jak widać, paru butelek. To jest, wiesz, zrób w domu. I kociołek. D i E. D i E to się nazywa. Tu można wszystko. Dawaj do dna. Zostawimy tą butelkę, niech się wylewa. Nie wszystko podpowiadasz? Ale takie rzeczy mogą być energetyki. Ale nie mówię, że wszystko tam nie jest prawdą. Ale dobra, oglądamy dalej. Ale nie, nie, luj. Nie mówię, że tam wszystko nie jest prawdą, tak? Jest prawdy tam. Ale wyolbrzymione. I zastanawiam się, czy dobrze, wiecie, bo... Oni na cały internet potem tak ludzie będą patrzeć. No bo też chłop też tak generalizuje, jakby wszyscy na nim w internecie tak robili. Mówi pato streamerzy, myśli, że tam ktoś, co to ogląda, wie, co to znaczy w ogóle. Myśli pato streamer, to każdy streamer, luj. Dołożymy jeszcze jedno, żeby była moc, bo tak naprawdę w tym wszystkim nie chodzi o to, mówiłem, żeby to było dobre, smaczne, tylko żeby dawało kopa, żeby działało. Już tak naprawdę samo oni tam drą mordę, a ten ich zaraz wyciszy. Ale... Samo to wlewanie, to jest takie pierwsze show, prawda, które ma... Dzięki TVN wiem, co na wagarach już robić. Zachęcić ludzi, zachęcić do tego, żeby oglądali program, żeby oglądali streama. Później niestety, mam jeszcze pytanie do młodych ludzi, poproszę kartki. Z czym wam się kojarzy patostreaming? Napiszcie, z czym wam się kojarzy TVN. Manipulacja i tyle bym napisał. O, tak może zapytaj, co? Pieprzony pajacu? Irytuje mnie to gówno. Nie, ja rozumiem, że to ma pokazać takie ten, ale to jest takie gówno. No ani nawet słowa. Oni tam dadzą w ogóle coś powiedzieć, czy to już jest ucięte? Co ja ci, nie bronię tego Magicala, ale to jest gówno skończone to. Naprawdę. Dobrze, że to tak pokazują. Dla mnie powinni, jeżeli już o tym mówią, bardziej tak konkretnie mówić. Ale tak ogólnie mówiąc specjalnie, żeby wiesz, internet się jeszcze gorzej kojarzył niż się kojarzy ludziom, którzy nie mają z nim do czynienia. Tamtejszych patos. Bez sens tego działania, poniżanie innych. Bez sens. Do tych kartek wrócimy, teraz zobaczmy do czego... Za słabe te kartki wyszły, to olał je i już pewnie nie wróci.
zdolni są patestreamerzy w akcji. Z patologicznego ekshibicjonizmu zrobił show i biznes, którego uciążliwość na co dzień odczuwają jego sąsiedzi. Porozmawiacie państwo ze mną o Danielu. Ale tak szczerze, jak mówią tak, że z patologicznego ekshibicjonizmu i czegoś tam, jakiejś tam agresji robią biznes, ale taka definicja pasuje też do uwagi w sumie. Tylko że w uwadze pokazują te zachowania i niby ich nie propagują, ale też na tym zarabiają. Czy nie? Czy się mylę? Nie pcham cię! No, poszła! Ty k***** nie pcham, ci tu nie dostrzymam! Żałuję, że cię urodziło. Ale ja żałuję, że jesteś moją matką. Była bardzo fajną dziewczyną, ona pracowała. Powiem tak, kłótnie zdarzają się nie tylko w patologicznych rodzinach. I powiem to szczerze, strasznie stronniczy gówno materiał. W kłótni mówi się różne rzeczy. To jest takie, wiesz, budowanie atmosfery, która jest gówniana i manipulacja jest na takim poziomie naprawdę, jak u tego Lukasa. Ja rozumiem, że wiesz, tu możesz wszystko dać. Nie mówisz do starej, że żałujesz, że jest twoją matką. Powiem ci tak, no jak jesteś w alkoholu, tam ja tak nigdy nie mówiłem, ale no oni są pijani i tak dalej, też do końca nie wiedzą, co mówią, no. Ale trzeba patrzeć na sytuację i różne rzeczy, no. Cała rodzina mnie nie znosi. Poproś Mikołaja o nową rodzinę. Nie chcę nowej, żadnej nie chcę. Rodziny są do kitu. Nie schodź na dół, nie chcę cię już dziś oglądać. A ja nie chcę cię oglądać do końca życia, ani nikogo z was. Cała rodzina mnie nie... Poproś Mikołaja o nową rodzinę. Nie chcę nowej, żadnej nie chcę. Rodziny są do... Nie schodź na dół, nie chcę cię już dziś oglądać. A ja nie chcę w końcu życia ani nikogo z was. To są kłótnie, no co mam ci powiedzieć. No jeden powie coś takiego do matki, drugi takiego. Ja nie bronię Magikala. Według mnie to jest pato streamer. Robi takie gówno jak robi, zarabia na tym pieniądze i na tych dzieciach, tak? To jest prawda. Patus. Bana powinien dostać i tak dalej. Ale ja pierdzielę, to jest takie gówno, które pokazuje też... Cały internet w gówno świetle, co jest gównem ostatecznie, rozumiesz? Oglądamy dalej, tak, tak. Co pani wie, co się dzieje na tych... Bo tam widać, że tam się wódka leje... Piwo się leje, piwo, a nieraz robimy tak, żeby pani co, że tam jest nieraz woda, nie? A oni są tego niektórzy. My to już nieraz oddajemy, nie? No właśnie, ona mówi... Co? Nie. Wiadomo, że tam jest nakręcane show i to jest oczywiste, nie? Jeżeli ktoś myśli, że wszystko tam jest prawdziwe, na początku może było, jak zaczynali z tym, no ale to jest show robione też. Tak jak w Big Brotherze. W Big Brotherze się na żywo też ruchali, tylko że była cenzura. I nie widzę, żeby teraz ktoś napieprzał o tym. Chyba że ucinali tam w odpowiednim momencie, ale to też takie... Powiedz coś ten Magikal w tym materiale! Prawdę im pod nogi rzuca, nie? Ja mówię, ty gumiar się uspokój, no to widzi pani, to było, że... Tutaj teraz, jak pani dzwoni, obojętnie gdzie, czy na Pokotowie, gdzieś. Nie przyjadą. Urzędnica, dwa, to nie chcą przyjechać. Ty, tam są dwie strachy. No to trzeba chyba zrobić teraz materiał o pato ratownikach. Co nie przyjeżdżają. Dwie straże, że tam są. Do naszego programu zaprosiliśmy oczywiście Daniela Magikala. Jak widać, miał na tyle odwagi, żeby stanąć i ufam wytłumaczyć się państwu, dlaczego to robi, dlaczego poniżaj ludzi. Mnie niepokoi tylko to, że ty, Daniel, i twoi koledzy śmialiście się oglądając ten film. To jest groźne i szalone, ale za chwilę wrócę do tego, ponieważ na początek chciałbym oddać jednak głos twoim ofiarom. W ogóle mu nie da powiedzieć. Chyba. Drodzy państwo, jesteście sąsiadami, mieszkacie w tym bloku. Od ilu lat tu się nie da żyć? 4 lat. Jezu, to 2 minuty zostało, to kto tu jeszcze powie? Tak się dzieje w tym domu, proszę. Jedni cierpią, inni się bawią. Ja się zastanawiam, po co pytać złą i przemocą w internecie? Po co Daniel Magikal to robi? Po co przemoc i zło w internecie? No, bo się na tym najwięcej zarabia i chyba TVN, mijając program Uwaga, wie coś o tym, czy nie wie coś o tym? Mają program Uwaga, zarabiają na kontrowersji i się dziwią. Oni niby są jako ta dobra strona w tej kontrowersji, tylko nagłaśniają. Więc wiesz,
Jak powiedziałem, jest na miejscu, jest z nami. Po przerwie zapytamy go o to, czy tylko dla pieniędzy, czy robi to... No będzie coś po tym, czy nie, no? Nic nie powiedział ten magikal. Wersja po przerwie, no ale które to jest? No ja nie widzę. To to? Co ty, gościu, robisz? Gościu streamuje tego magikala, zaczął nagle kanał koleżki reklamować. Ja pierdolę. Najbliższych znowu oper... Proszę sobie wyobrazić taką rzecz. Obecny tu Daniel Magical, nie mylić z Rafatusem. Tak. Stworzył... Nie... Dzięki, cebula. Dziękuję. W morzu. W swoim mieszkaniu morze. Kawałek morza. Wysypał piasek. Zrobił basen. Wlał do basenu wodę. Oczywiście nie jednej, nie pół wiadreka jak ja, tylko cały basen. Później z kolegami chlapali się w tej wodzie. Woda rozpryskiwała się i zalała sufit. Zalała podłogę. Woda zaczęła przelewać. Oczywiście jest jedyna dobra rzecz w tym, że mieszka Daniel mieszka na parterze, więc tak na... To się właśnie nazywa manipulacja. Przemógł wyłącznie strop piwnicy. Tym niemniej to pokazuje skalę bez, no nie wiem, no... To się manipulacją nazywa. Bezradności państwa. Ty robisz, co chcesz. Jak państwo powinno reagować? Dlaczego państwo przegrywa z tego typu działalności? Patrzy ilu widzów. Najprawdopodobniej wynika to z po prostu pewnego rodzaju opieszałości, bierności po stronie organów, zwłaszcza prokuratury. Miniaturę robi. I nie spraw ze sobą, to znaczy, jeżeli trafią... poszczególne, powiedzmy, trzy sprawy, jedna z dotycząca niesławienia, jedna upieczowego nękania i tak dalej, to nie... I to przenosi później do realnego życia na zewnątrz? Z internetu na realne życie, chociaż osobiście uważam, że granica między życiem realnym a internetem już się zatarła, że to jest tak naprawdę to samo w tej chwili. Proszę państwa, dlatego powinniśmy... Nie, no ja pierdzielę, no są ludzie, którzy myślą, że internet i realne życie to samo, no ale to są ludzie pewnie, którzy używają Facebooka jedynie. A niektórzy oglądają Magikala, no ja pierdzielę, chyba że... Nie wiem, czat, ja wierzę chyba w ludzi za bardzo. Jedyne, co my możemy poradzić, ja tak naprawdę zaapelować do rodziców. Rodzice, musicie państwo wziąć sprawy we własne ręce i skutecznie zająć się swoimi dziećmi. I taki powinien być tekst na samym początku, że rodzice mają ogarnąć to, co dziecko ogląda w tym zasranym internecie. Bo jeżeli dają mu takie coś oglądać i mają to wypieprzone rodzice, to wiesz, to... ...od tego typu treści, tłumaczyć, wychowywać. Nikt za was tego nie zrobić. I na koniec... Dobrze to powiedziałeś chociaż, no jedną dobrą rzecz powiedział chłop, tak? Dobry materiał zrobił. Ja pierdzielę. Te butelki. No i co, nic nie dali mu powiedzieć. Nie no, czad. Manipulacja pieprzona w dupę. Tak jak zawsze praktycznie w tym TVN-ie, jeżeli chodzi o takie rzeczy. No niestety. W swoim mieszkaniu morza, kawałek morza, wysypał piasek, zrobił basen, wlał do basenu wodę. Oczywiście nie pół wiadreka jak ja, tylko cały basen. Później z kolegami chlapali się w tej wodzie, woda rozpryskiwała się i zalała sufit, zalała podłogę. Woda zaczęła przelewać. Oczywiście jest jedyna dobra rzecz w tym, że mieszka do mnie mieszka na parterze. Co za Łukaszu, spotkaliśmy panią Grażynkę i przyprowadziliśmy ją do nas. Jasiu miał wczoraj wycinane migdałki, ale dzisiaj już jest w domu. Pokażcie, co tam macie. O, jeśli migdałki, to nie może jeść chipsów, słonych paluszków, nie może pić kwaśnych soków. Tutaj mamy naszą apteczkę domową, którą leczyły nas nasze babcie i nasze mamusie. Mamy rumianek, mamy melisę, mamy skrzyp, dziurawiec, mamy siemię. Wkładajcie do poszczególnych pojemników. Nie bronię Magikala, tak jak mówiłem. Powinien dostać bana na Twitchu, na YouTubie, dostał nieraz, ale coś tam nie udaje im się. Odpieprza, tak? Robi rzeczy, które są na... W internecie można robić takie rzeczy, tylko no nie rób tego na YouTubie. Chcesz iść sobie na inną stronę, na której są dozwolone i gitara siema, tak? To nie jest cenzura. Po prostu to nie jest... strona do robienia takich rzeczy, jak robi Magikal. Ale wiesz, o co chodzi. Ten materiał TVN-u jest po prostu pieprzoną manipulacją. No, nie wiem, Jezu, ten argument z tym sufitem.
I na końcu, no na szczęście mieszka na parterze, nie? Ale już wiesz, to w głowie zostanie, co ogląda ten filmik. Poza tym, jak mu zbudowali atmosferę takiego patusa, to już cokolwiek powiesz, a potem to naprostujesz, to luj, nic już nie da, nie? Boże, przecież to takie teksty, nie wiem. Manipulacja popieprzona i tyle, no. No niestety, no Magical, wiadomo, nie powinien tego robić na YouTube, co robi. Ale TVN to nie powinien, to TVN to też ma na to powinien dostać i luj. Jedyne co dobre powiedział i wystarczyło tyle powiedzieć. Rodzice, patrzcie co dzieci oglądają w tym pieprzonym internecie. Potrafią na takie gówno. I to będzie wasza w dupę kopana wina. No bo przecież, wiesz, jak ci się nie chce z dzieckiem pobawić, tylko dajesz mu tableta, żeby oglądał opening Kinder Niespodzianek. To oddaj to dziecko do domu dziecka i będzie dziecko w domu dziecka dzieckować się. Może to było potrzebne, żeby te rodzice zobaczyli, co oglądają ich dzieci. Tylko z drugiej strony, jeżeli rodzic musi dopiero mu TVN powiedzieć, co ma robić w życiu i co może jego dziecko oglądać, a co nie, to raczej, no już jesteś przegrany, koleżko. Nieźle se radzisz, mordo, z wychowaniem. Nie wiem, wiecie co, szczerze, to materiał TVN-u według mnie to jest taki typowy clickbaitowy film, żeby przyszli ludzie, obejrzeli reklamy i gitara. Ja zarobiłem, tobie i tak nic nie zrobię w sumie, bo co zrobię, no. Ludzie i tak nie przestaną tego oglądać. Nikomu oczu nie otworzyłeś, zmanipulowałeś kilku starszych ludzi. Jest git. Kręci się biznes. Zarobione pieniążki. No tak, według mnie też. Magical powinien dostać bana. Za to, że robi to w miejscu, w którym nie powinien. I to jest problem. Problemem jest to, że YouTube to akceptuje, a nie problemem jest to, że to ludzie oglądają. Bo ludzie oglądają gorsze rzeczy w internecie. I nie jest problemem, że ludzie to oglądają, rozumiesz? Problemem jest to, jak to jest łatwo dostępne. I to jest problem. A to, czy zachlapię sobie podłogę we własnym domu, to wypieprzone na to mam, panie dziennikarzu, cebula w dupę. Tak. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łyb.